Właśnie oddajemy do eksploatacji 60-kilometrowy odcinek linii kolejowej od Obornik do Piły. To już kolejny, ukończony etap 144-kilometrowej inwestycji. Kontrakt podpisaliśmy w kwietniu 2017 roku. Wtedy czekało nas 976 dni pracy, 144 km torów, 34 perony o łącznej długości 9,5 km, remont 4 mostów i 8 wiaduktów. A to wszystko ukończymy w Boże Narodzenie 2019 roku. Kiedy rano wstaję i myślę o kontrakcie, nasuwają mi się dwie myśli. Pierwsza to taka, że jesteśmy częścią historii. Niewiele osób wie, ale linia, którą modernizujemy, jest tylko 10 lat młodsza od naszej firmy. 140 lat temu połączyła pruską kolej wschodnią z Poznaniem. Druga myśl, trudno uwierzyć, kojarzy mi się z wakacjami. Pochodzę z nadmorza, to daleko na północ. Tą linią przyjeżdżała do mnie na wakacje rodzina. Dlaczego ten kontrakt realizuje POR? Ze względu na doświadczenie i sprawność, z jaką działamy. Nikt inny nie był w stanie zrealizować tego projektu w tak krótkim czasie jak my. To też zasługa doświadczonego i zaangażowanego zespołu projektowego. Oczywiście, każdy tak duży, wręcz rekordowy kontrakt niesie ze sobą ryzyko. Ale my potrafimy sobie z nim radzić, czasami w szalony, a czasami w nowatorski sposób. W kwietniu mieliśmy wykonać podlew punktowy pod szynę na moście rzeki Warta. Musieliśmy zakończyć pracę w terminie, ale prognozy zapowiadały załamanie pogody. Deszcz całkiem wstrzymałby pracę. Jak wykonać zadanie i nie dać się pogodzie? Wystarczy kilkanaście namiotów eventowych i gotowość całego zespołu do podjęcia odważnego wyzwania. W kilka godzin zadaszyliśmy tymi namiotami cały most. Nie spadła wtedy ani kropla deszczu, ale zyskaliśmy przeświadczenie, że jako zespół poradzimy sobie ze wszystkim.